Cześć, witajcie. Z tej strony Husia, witam was w kolejnym odcinku Simsów 3. Idziemy spać, mamy kompletnie zero energii. Rano do pracy. Tak, dokładnie. Dzisiaj co jest? Wtorek. Czyli środa do pracy, dostaniemy awans, proszę państwa. Ty, a co ty? Wpisz... Co ty tak jakoś? Chyba ci się stroje pomyliły. No nie myślę, że pójdzie w pracowych ciuchach do spania. No, tak myślałem. Świeżo zaręczony. Yeah. Okej, okay, niech się prześpi. Później oczywiście prysznic. Mnie sponiewierało. Użyj. Jeśli zdążysz, to zjedz śniadanie. Naleśniki. O, naleśniki bym zjadł. Ja przecież spacę sobie, żebym się posprzątać. Syf jak. Dobra, jeszcze przyspieszymy. Pytanie, czy on się wyśpi w ogóle. I czy on zdąży wszystko zrobić do czasu, aż będzie musiał iść do pracy. Mamy piątą, o szóstej maksymalnie wstajemy. Czy się wyśpi, czy się nie wyśpi. Dobra, jo, jest 6:20, jo. Jo, para wstawać. Brudny. No tak, trzeba się umyć, stary. No szybciej, bo przecież czasu nie ma. No im szybciej będzie ten w tererere, to tym... no. Oj, chyba nie zdążysz nic jeść. Come on. Dobra, pyk. No i szybko, do jedzenia. Co, jeszcze się zepsuł? Stary, masz 10 minut. 5, 4. Już do pracy. Dobra, yo. Trudno, zjesz coś w pracy. Później, aha, dobra, okej. Okay. Później będzie gofuj dalej. I sprzątnij. Okej, okay, wykonaj robotę koło szefa. Akurat będzie awans. Nie no, spokojnie, myślę, że awans jest. A skąd wezmę skarabeusze? Nie, spieprzę. Towarzystwo, okej, okay, to na pewno. Poznaj personel medyczny. Patrzcie, coś zjadł w pracy. Yeah. Okej, okay, i oglądaj. Oglądaj telewizję. Teraz już można się troszeczkę zabawić. Wskaźnik oceny jest git. Przynajmniej wróci z dobrym nastroju z pracy. Okej, okay, awans. Yes. Okej. Okay. Ratownik. Wow. Mam też sosy, zrobiłem 31 na godzinę. Okej. Okay. A, logika nastrój, więc spoko. Dobra, stary, gotuj dalej. Telefon. Yo. Stary, telefon dzwoni. Ej. Telefon. No, telefon dzwoni. O, co za menda. Trudno. No serio?
dziwne. Przestał dzwonić. Trudno. No, pięknie, wyczyść. A później jedz naleśniki. Ale trochę szybciej, trochę ruchów. Okej. No oczywiście. Idź do swojej milady i zaproponuj jej małżeństwo. Czas sprzedać jej dom. Boże, są razem, witają się jak pipki. Dobra. Chodź tutaj. Weź ślub prywatny. Zobani, kita! Chip? Narpetito. No co? Już tak będą. Weź ślub prywatny. Była naka. Word. Epsom. Chyba nie chcę jeszcze. Okej. Okay. Tutaj ją trochę. Podyndamy. No, tam. Kessy Doob. Tanu Mipo. Tararam, taram. Posprzątałabyś. Tanu. Jakieś jedzenie ci śmierdzi na tym. Okej. Salotny dowcip. Na. Ongan go? Pogłasz po policzku. Obej! Uściskaj się. I weź tu prywatny. Come on, bo przecież kurde dom trzeba sprzedać. Więcej hajsu będzie. No już? No ja pierdziel. No już? Oby ich czyściło z siadłym mlekiem. No. Przeprowadź. Sprzedaj meble? A co, a domu to już sprzedać nie mogę? Bez jaj. Aha, tutaj nie mogę. A ja bym chciał tak. Sprzedaj dom. Nie, my mamy lepszy dom. Co, tylko sprzedaj meble? I sprzedaj dom. No dobra, okej, okay, jest, okej, okay, w porządku, nice. Dobra. Ale patrzcie, jelonica, jelonek, husiek, jelonek. Tara! Przetwarzam. Fundusza 6400, no patrzcie. I co, teraz się pewnie szyją będę musiał zajmować? O, oh, fucking shit. Jak poleciała, o. Jesteś tu po raz pierwszy. Rozgościł się i czuj się jak u siebie. Znaczy no, już u siebie. I patrzcie. Przyjdzie i od razu żreć. No to sobie zjedz coś, kobieto, a później śpi.
środa, tak? Czyli to... Aha, dobra, ona idzie jednak spać. No dobra, dobra. Ota! Jest bez pracy! O, tak, dziewczynko, to nie będzie. Że ja będę robił na nas tylko, a ty nic. Zaraz ci jutro będziemy szukać pracy. Pierwsze, oczywiście, posprzątasz. A my w zasadzie chyba mamy czwartek wolny. Jak zaczyna za 4 dni? A piątek? Jak jest, są 4 dni? A tak, bo mam przecież chyba urlop płatny po małżeństwie, nie? Tak mi się coś wydaje. Tysięcy, no co, 8 tysięcy to możemy domek rozbudować, a to może nie teraz. Tarara. Pierw robotkę jej trzeba znaleźć. Pracę i profesję, szukaj pracy, dokładnie. Co, nie hongają? Nie. Nie, nie hongają. No, wstawać, yo. Ipagu! No przecież... Przecież jesteś tylko trochę głodna. Dobra, dobra, dobra. Zjedz śniadanie, gofry. Ale pierw znajdziesz pracę. To by nie mogła wziąć dwóch gazet, nie? Tylko po jednej. A i uważaj, żebyś się nie przemęczyła. O, zimno jest, nie? O, bo jest 3. I 3 dni, aż nadejdzie zima. Okej, okay, widzę, że ma fajny strój do chodzenia sobie po domu. Okej, okay. No i jaka praca jest dla ciebie? Muzyczna? Nie, medyczna. Ratownik, od razu została ratownika. No, szczyt chamstwa. I jeszcze zarabia więcej niż ja. No ja pierdykam. Dyskryminacja. Nauka. 110. Okej, dobra, podejmiemy tą karierę jako naukowiec. A, my zaczynamy jeden dzień. Ha, nie masz urlopu. Ha, 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 ha. Dobra, może... O, przyciskaj się, patrzcie. O, postaraj się o dziecko. O, nie, 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 nie. O, Barbara, dobra, Barbara. Tak, ty chyba musisz sobie coś zjeść. No dokładnie, zjedz coś. O Boże, ogrodnictwo? Majsterkowanie? O Jesus Christ, ale żebym sobie wziął. Będziemy musieli kupić jakieś haszcze, albo książki o ogrodnictwie i majsterkowaniu. Dobra. O Boże, mamy samochód? To gdzie jest ten samochód? Ach, cholerny aparat. Dyplom uniwersytecki, nie, to sobie zostawimy. Gazeta. A ile samochód? 800? Coś zepsuła. Pewnie, nie ma to jak spalić. Dobra,
Weź chłopie to zrób, bo normalnie. Okej, okay, widzę, że się cieszy. Aha, no tak, honganko. Wybrałem honganko teraz. Dobra. Niech se hongnął. Niech im będzie. Tak, pierwsze ładnie ułożyć. Klik, klik. Okej, okay, tak. Epsumo movie? Saga Boo? Honganko, tak, oczywiście. Aha, tak. Ej, żyt. Drut. Okej. No już zadowoleni? To do roboty. Gotuj dalej. Bo ta ofiara nie umie gotować. Pierwszy romans. Dziś myślałem, że będzie stała przed tym WC. Były takie, what? Stary, możesz się pospieszyć? Żona twoja głodna jest. No widzisz, zrobił żarcie i sobie przynajmniej zje. Ty nie narzekaj, tylko jedz. Cholera, trzeba i to krzesło. To stawisz tu dokładnie. Been adored. On knees, Zorby. Okej. To co, mamy jeszcze wolny dzisiaj, nie? Czwartek. My idziemy w piątek do pracy. To pasuje dziewczynko, żebyś się wybrała do księgarni na jakieś zakupki. Tanie książki. Kup książki, dokładnie. A ty, chłopcze, sprzątnij. Co to jest? Rachunek, no kurde. Zapłać rachunki. No dokładnie. Tu też są jakieś, to też ewentualnie zapłać. Okej. Coś o majsterkowaniu i ogrodnictwie potrzebujemy. Umiejętności. Logika. Majsterkowanie. Ogrodnictwo. Majsterkowanie tą drugi. Ogrodnictwo. Tom drugi. Ogrodnictwo tom trzeci. Majsterkowanie tom trzeci. Że co? 2900 za książki? O, w dupę jeża. Ale jeśli ma mi to pomóc. Chociaż w zasadzie może... Nie, wezmę na razie po... Po jednym i drugim tomie. Dobra, 1400 będzie spoko. A mogę coś sprzedać? Nie, oni to sprzedają. Chociaż to będzie jakiś, jakiś ten... Tort. Dobra, wystarczy na razie. I wracaj do domu.
Jej. No patrz, ale kurde, jest samochód, jest samochód, jest olej. Jest pewien rozmach. Ej, ale posprzątaj trochę. Zrób coś w tym domu. Posprzątaj. Posprzątaj. Ty chłopcze. Sprzątnij to też. Okej. I ogólnie to majsterkowanie, ogrodnictwo. Czytaj po tym. Posprzątasz, ucz się tego ogrodnictwa, żebyś nie poszło do pracy. Taka no. Bez życia. A ty też potrzebujesz? Higiena, no to jest jak prysznic. O, jest samochód, haha. Dobra. Ucz, 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 czytaj, 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 czytaj. Bo mamy straszne ogrodnictwo. Może bym jeszcze kupił jakieś te chaszcze, nie? Są tu jakieś chaszcze? Kwiaty. O kurka. Dobra. Słoneczniki. Albo cholera wie co to jest. Ale burz. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy czy ona coś w ogóle sobie będzie mogła robić. Na razie niech czyta. Ty, nie można sobie nic zrobić, ale i jaja. Dobra, tam się widzę spodbało. Dobra. Może jak skończę czytać tą książkę, to... To dojdzie do jakiego... Tak, dokładnie. Co to za dzieciak? O Jezus, dziewczyno, kończ czytać tą książkę. A teraz tak, kurzej, zjedz obiad, hamburger z serem, śpij, bo rano do pracy. Dobra, koniec czytania. Znowu, dwa razy, Jezus, sraczka się to nazywa. Pytanie, czy zrobi sobie tego hamburgera, czy jednak będzie lipa. A potem jeszcze może weź prysznic, dopiero później śpi. Nie wiem, jakim sposobem można jeść hamburgera z serem w talerzu, no ale dobra. Dobra. O, a ten co? Głodny. Naleśniki. Później użyj. Okej. A żoneczka do pracy. Ojojojoj, jak mi przykro. Astronautka, no tak. Ale dobra, pierwszy akurat zarabiamy tam więcej na razie.
Później co najwyżej sobie tą pracę zmienimy. Które się budzi? No, to mi się przyda. Oj, chyba będziesz leciał pierw do WC, a później do lodówki dopiero. A może jednak nie. Na pewno skorupki od jajka najlepiej wyrzucić na podłogę, no czemu by nie? A ty dziewczyno, od której godziny pracujesz? Od godziny 9. A to masz jeszcze chwileczkę. Będziesz coś chciała? A nawet z tobą jest okej. No wytrzymały. Wytrzymały pęcherz. Gdzie ty idziesz tak ubrana, dziewczyno? A ty kurde. No cóż bywa, tak, do liści, tak? Na polu jest 20 stopni, wow, co cieplutko. No jeszcze poszedł kończyć. Weź prysznic później. Ty, yo, do pracy, ej! Dobra. Pomóż szefowi w badaniach. Podlizuj się. Co my tu mamy? Kupić sobie na coś suszarka. Na razie nie mam. Lampa w zasadzie? Dobra. Kupimy to. Skrawić sterteliści. Pralka. Dobra, też kupię pralkę. Niech będzie. Kupię tą pralkę. Pracuję. Znowu ta gazeta. Jesus. Ten co? W zasadzie propos logiki, to byśmy się mogli wybrać gdzieś do miasta, ale to może do miasta się wybierzemy w przyszłym odcinku, żeby kupić sobie ewentualnie jakieś książki o logice. Segreguj. To też segreguj w zasadzie. Weź pocztę. Nie, zatrzymaj pracę. Tam jednak zarabiamy trochę więcej. Okej. Eksperyment. Tak pięknie. Nie chcę nic takiego robić. Okej, pierwsza do pracy. Bardzo cię kocham, ale nie potrafisz tego powiedzieć osobiście. Teraz to się pieprz. No i dobre zarobki przynosi, 604 na pierwszym poziomie. O, padła. Wycieńczona. Dobra ludzie, to w zasadzie na dzisiaj koniec. Myślę, że odcinek wam się podobał, całkiem dobrze się gra. Także dziękuję wam dzisiaj za uwagę oczywiście. Jeżeli wam się podobał odcinek, tak jak mówiłem, a jeszcze urlop, to zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!